Majówka może się jednak udać. Wcześniejsze pesymistyczne prognozy nie muszą się sprawdzić. Na przełomie kwietnia i maja ma się ocieplić. Dobre informacje zbierała Magda Sincewicz. Największy przymrozek w kraju odnotowano dzisiaj w Pyrzowicach, minus 6 stopni Celsjusza. I może by to nikogo nie zdziwiło, gdyby pogoda wcześniej tak bardzo nie zaskoczyła, rozpieszczając wysokimi temperaturami typowymi dla sezonu letniego. A że już za kilka dni będziemy mogli odpocząć, zaczęliśmy snuć plany. Czy pokrzyżuje je pogoda? Jeszcze 2 dni musimy poczekać, dlatego że to zimne powietrze, które do nas przyszło, musi odpłynąć i być zastąpione przez to ciepłe. I także koło już piątku, soboty, niedzieli powinno być zdecydowanie ładniej. Za obecne anomalia pogodowe odpowiada kapryśny układ baryczny o imieniu Biruta, kojarzącej się z syzyfowymi pracami Żeromskiego. Już niebawem spowoduje, że niż zostanie zamieniony na wyż i przypłynie cieplejsze powietrze, na co pewnie wszyscy liczymy. Choć ci, którzy już teraz korzystają z uroków Beskidów, mają swoje sposoby na każdą pogodę. Mnie nie zależy na pogodzie, byle tylko nie z nieba coś nie leciało grubszego. A tak to jak Państwo widzą, ubieram się ciepło, idę i dzięki Bogu po 80 już jestem. Jak mówią górale, czy pada, czy nie pada, pogoda jest zawsze. Więc myślę, że to kwestia upodobania. Jeżeli ktoś kocha góry, to bez względu na pogodę będzie miał co zobaczyć, co podziwiać i gdzie odpocząć. I będzie miał ku temu wiele sposobności, bo oferta jest naprawdę bogata. Od wycieczek po beskidzkich szczytach, po warsztaty, koncerty czy jarmarki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma złej pogody w górach, trzeba się odpowiednio ubrać. Szczyrk to głównie turystyka aktywna, chodzimy po górach, zwiedzamy. Od majówki ruszają ponownie wyciągi, które miały przeglądy techniczne, także można sobie wjechać kolejką czy wyjść na nogach. Następnie będzie akcja Przewodnik Czeka, to już kolejna edycja. Tym razem idziemy na Skrzyczne. Można się dołączyć. Prognozy wskazują, że na początku maja termometry ponownie pokażą ponad 20 stopni.